Dobra, to szybko przejrzałem już wszystkie materiały, co tu Agnieszka opublikowała i widzę, co, gdzie najgorzej cięło i po prostu szybko dogram komentarz, ale nie zdradzę tego najważniejszego, bo to chyba musiało tak być, że zostało wycięte. A podtrzymamy trochę wszystkich w napięciu, dlaczego nagle ja zacząłem tak wierzyć w to, wierzyć, nie wierzyć, no już tak nie neguję, no ale dobra. Przerwało się, pamiętam jak mówiłem o tych szpitalach, tak, że ludzie po prostu się boją iść do szpitala, bo szpitale są no, często uważane za takie umieralnie i wolą iść do marabuta. I tu według mnie to ma swoje wady też, tak, no bo często dużo schorzeń da się nawet nie jakimiś skomplikowanymi zabiegami wyleczyć, tak. Ja mówiłem też, że ja właśnie wierzę w naukę, wierzę w medycynę. Oczywiście ta medycyna często jest spaczona przez Big Pharma i tak dalej, ale mimo wszystko. To są setki lat nauki i jakiś, to nie jest wiedza wyssana z palca, więc no generalnie unikanie lekarzy i kierowanie się tylko medycyną, czy naturalną, czy jakimiś nadprzyrodzonymi, nie uważam tego za dobrą rzecz. Ale tak tam no ludzie z tych względów, które właśnie nadmieniłem, boją się szpitali i często tak robią. O tej kuzynce, co ukradła, tam nie było żadnej kary za kradzież, właśnie to chciałem powiedzieć, że to nie ma. Jakby sprawa została załatwiona i nie była więcej nigdy wyciągana na wierzch, tak? Bo zostało załatwione, pieniądze wróciły i tyle. Nie ma tam takiego czegoś jak takiego, a no, musisz być ukarana i tak dalej. Nie, to wystarczyło. O Piotrasie i tym prawdopodobieństwie. Właśnie on mi mówił kiedyś tam, że no, wszystko jest kwestia liczby, tak? No, prawdopodobieństwo. Ja to taki przykład daję, no. Tak, no jest prawdopodobieństwo. Prawdopodobne jest to, mało, ale jest, że rzucimy 10 razy kostką i 10 razy wypadnie szóstka zwykłą kostką, nie jakąś tam oszukaną. I jest takie prawdopodobieństwo, jest bardzo, bardzo niskie, jest, ale jeżeli w pewnym momencie zaczynam widzieć, że rzeczy no, układają się w jakiś ciąg, który, żeby on się tak samym prawdopodobieństwem ułożył, właśnie to było bardzo, bardzo prawdopodobieństwo niskie tego, no to zacząłem się zastanawiać. Ale to nie był główny argument, bo to nie wyjaśniało sprawy, dlaczego oni tu nie przejmą władz. Dobra. Czemu krokodyle nie są halal? Z tego, co pamiętam, to też tam przerwało, to mówiłem, że generalnie oprócz kur, no i ptaków paru, to zwierzęta z pazurami generalnie są halal, czyli haram, czyli nie wolno ich jeść, nie jest jaszczurek, krokodyli, szczurów, i w ogóle. Dobra. Tak, o tym naszym marabucie Czernomusa, co jego zdjęcie wrzuciliśmy, to on, że nie robi żadnych tam. To obejrzyjcie sobie, to jest odcinek 7, o ile nie pamiętam. Wpiszcie sobie w YouTube Senegambia, powrót do korzeni, wizyta u szamana, coś takiego. Gambia, wizyta u szamana, pewnie to już wyjdzie na YouTubie. Także to sobie możecie obejrzeć. Nie, to nie jest takie atrakcyjne jak te jakieś tam transy i tak dalej. No. I potem mówiłem właśnie, że no, najbardziej powątpiewałem, to już na sam koniec, tak? Że dlaczego, bo tam wspominałem coś George Bush, nie? No, dlaczego oni nie przejęli władzy, tak? Nie rzucą, no, skoro mogą człowieka w jeden dzień zrobić nienormalnego z normalnego, który biega ma go lasa, to czemu, nie wiem, nie rzucą takiego czaru na George'a Busha, nie? I czy kogoś innego, kto tam był aktualnie prezydentem jakimś ważnym, żeby on na go lasa zaczął biegać, no teraz o, na Putina dajmy na to, tak? Żeby, nie wiem, się sam skompromitował i zakończył wojnę, dajmy na to, no, a czy coś innego zrobił, cokolwiek, tak? I dlaczego to nie działa? I dlaczego to nie działa? No to, anuż miało tak być, że to miało być niepowiedziane jeszcze w tym odcinku i może będzie kiedyś, innym razem, gdzie indziej, zobaczymy. No, proszę Was koniecznie, komu się podoba live, ja tu zaraz linki spróbuję jakoś porozdawać, gdzie tam, wszędzie gdzie wrzucałem info, to linki też powrzucam. I gdziekolwiek piszcie pytania, co Was interesowało, co dodać, co, no ująć to już się nie da, ale co dodać, o czym więcej powiedzieć. I można robić to w formie takich Q&A-ów, niekoniecznie live'ów, jeżeli tu u mnie w domu. Ja coś mam z Wi-Fi po prostu w domu, mi się wydaje, że musiałbym coś wymyślić, może na YouTube live'y wtedy mógłbym z komputera robić, to zupełnie inna sprawa jest, to tu będę miał ten internet śmiga
rakieta. A tu na Wi-Fi on właśnie przerywa czas. Ale nieważne. Dobra, dziękuję wszystkim za udział. Bardzo mi się podobało jeszcze raz. Agni, wielkie dzięki, że mnie zaprosiłaś. Było super i myślę, że kiedyś coś powtórzymy, choć ja też nie zawsze mam czas. Ja mam Cooper u siebie w domu, roboty ciągle, te moje YouTube'y ciągle. Do tego ja się jeszcze tam uczę paru rzeczy i tak dalej, ale podoba mi się ta forma, tylko żeby działał ten internet, to jednak jest lepiej. No i pytania, bo to jest super w live, że właśnie to może nie ma stałej formy, może się zmieniać dzięki waszym pytaniom. Nie przedłużam. Dzięki. Do następnego.